Aktinidie lubią gleby żyzne, próchniczne, głębokie, o mięsności co najmniej metr, półtora, czyli na płytkiej ziemi z podglebiem piaskowym no, raczej nie będą udawały dużych plonów. Gleba powinna być wilgotna, ale nie podmokła. Nie lubią zalewania korzeni. Do sadzenia powinniśmy wybierać rośliny zdrowe, prawidłowo oznaczone odmianowo, no, z jednym, dwoma pędami, ze zdrowym systemem korzeniowym, który obrasta. Rośliny, które są produkowane co najmniej w pojemnikach dwulitrowych. Jak sadzimy aktinidię? Na tą samą głębokość, co rosły do tej pory. Aktinidia nie lubi zasypywania podstawy, dlatego, bo tu może zagnijać, rozwijają się choroby grzybowe. Obsypujemy przygotowaną żyzną ziemią. Oczywiście potem należy roślinę intensywnie podlać, wyściółkować korą, dlatego, bo aktinidia się płytko korzeni, żeby zabezpieczyć ziemię przed wysychaniem, poza tym, żeby zabezpieczyć korzenie przed przemarzaniem, zwłaszcza jeżeli by była mroźna, a bezśnieżna zima. W jakiej rozstawie powinniśmy sadzić aktinidie ostrolistne? Jeżeli chcemy założyć plantację czy mini plantację, a ta roślina świetnie się do tego nadaje, to najlepiej w rozstawie 5 na 5 metrów, żeby przez kilkanaście, dwadzieścia kilka lat uprawy słońce mogło dochodzić do liści. Powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli sadzimy odmiany żeńskie, to między innymi powinny znajdować się również odmiany męskie jako zapylacze. Jedna roślina męska wystarczy, jeżeli jest posadzona między 6-8 roślinami żeńskimi. W jaki sposób prowadzimy aktinidię? Można prowadzić, tak jak prowadzi się na plantacjach profesjonalnych, w kształcie litery T. W warunkach amatorskich można posadzić jako pnącze przy altanie czy pergoli, jeżeli będzie dobrze oświetlona. Można też prowadzić przy jakiejś siatce, kracie czy ogrodzeniu odpowiednio wysokiej. W tym wypadku cięcie jest szczególnie istotne, żeby całości za bardzo nie zacienić, żeby były duże, liczne i smaczne owoce.